Maja Sylwestrzak to uczennica czwartej klasy Liceum Plastycznego w Olsztynie, w którym uczy się przede wszystkim projektowania graficznego. Zainteresowanie sztuką Maja przejawiała od dziecka. Właściwie wszystko zaczęło się od rodziców, którzy zapisali mnie na zajęcia plastyczne w moim mieście. I po prostu stamtąd już wizja pójścia do szkoły plastycznej była już bardziej realna. Maja wybrała projektowanie graficzne, które od dawna ją fascynuje. No na pewno chciałabym wiązać z tym kierunkiem moją przyszłość. I gdzieś tam to było takie moje zainteresowanie jeszcze gdzieś poza szkołą, więc tym bardziej cieszyłam się, kiedy dostałam się na tą specjalizację. Jak wielu uczniów Liceum Plastycznego, Maja korzysta z możliwości wyjazdów na plenery i przeglądy. No na pewno oprócz tego, że gdzieś tam siebie można rozwinąć, to też ten kontakt z drugim człowiekiem i to, że tak naprawdę możemy usiąść wszyscy razem i gdzieś razem coś wspólnego tworzyć, chociaż tak naprawdę każdy oczywiście wyjeżdża ze swoim własnym obrazkiem, ale ten kontakt jednak z drugą osobą i to, że możemy być w tym wszystkim razem, jest chyba taką najbardziej dla mnie najciekawszą w sumie rzeczą podczas wyjazdów na plenery. Maja jest na początku swojej drogi artystycznej, ale plany na przyszłość ma sprecyzowane. Pewnie będzie to grafika i będzie to raczej ASP tutaj u nas w Polsce, chociaż nie jest wykluczone, że gdzieś tam w międzyczasie pojadę gdzieś dalej. Przed Mają ostatni rok nauki w liceum, a nam pozostaje obserwować rozwój jej talentu. We'll be right back.